Język angielski, repetytorium ósmoklasisty, rozdział pierwszy, człowiek, zwroty, część druga. Dzisiaj poznasz sześć zwrotów. Każdy zwrot zostanie przeczytany dwukrotnie. Będzie czas na powtórzenie. Następnie zostanie przeprowadzony mały test, aby sprawdzić, co pamiętasz. Jeśli masz problem z zapamiętaniem, musisz posłuchać i powtórzyć jeszcze kilka razy. Powodzenia! Please repeat after me. Proszę, powtarzaj za mną. Congratulations on getting your license. Congratulations on getting your language. Gratuluję zdobycia prawa jazdy. Enjoy yourselves. Enjoy yourselves. Bawcie się dobrze. Fingers crossed. Fingers crossed. Trzymam kciuki. Good luck in your new career. Good luck in your new career. Powodzenia w nowej pracy. I hope you will both be very happy. I hope you will both be very happy. Mam nadzieję, że będziecie bardzo szczęśliwi. You will make new friends soon. You will make new friends soon. Wkrótce zdobędziesz nowych przyjaciół. Let's see what you can remember. Zobaczmy, co pamiętasz. What will you say? Co powiesz? What will you say? Congratulations on getting your license. Congratulations on getting your license. Gratuluję zdobycia prawa jazdy. What will you say? Co powiesz? What will you say? Enjoy yourselves. Enjoy yourselves. Bawcie się dobrze. What will you say? Co powiesz? What will you say? Fingers crossed. Fingers crossed. Trzymam kciuki. What will you say? Co powiesz? What will you say? Good luck in your new career. Good luck
in your new career. Powodzenia w nowej pracy. What will you say? Co powiesz? What will you say? I hope you will both be very happy. I hope you will both be very happy. Mam nadzieję, że będziecie bardzo szczęśliwi. What will you say? Co powiesz? What will you say? You will make new friends soon. You will make new friends soon. Wkrótce zdobędziesz nowych przyjaciół. That's all for today. See you later. Poland, you stay classy.